Tak, witajcie, ja Gąsowski. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zrobić taki fajny, animowany, jakby taki zmieniający kolor. Albo overlay, albo tekst. Także zapraszam was do oglądania. Okej, także ja jestem już w Photoshopie, bo musicie mieć Photoshopa czy jakiś program, po prostu zrobić na przykład... Ja zrobię to na podstawie warstwy tekstowej. Przykładowo napiszę sobie kod twórcy. Ctrl T. Oczywiście magiczna gumka. Muszę cyk, wyeksportuję sobie kod twór. Ja sobie tutaj zapiszę w, wy tego nie widzicie, a ja już tak, teraz już widzicie. I teraz na przykład tutaj kod twórcy mam taki, ajsorka. A teraz tutaj jeszcze robię cyk, a teraz tutaj na przykład warstwę tekstową robię z napisem Glancowski. Przykładowo, nie? To jest taki poradnik, jak zrobić ten taki bardziej kod Evrona. Tej Glancowski. Dobrze, więc teraz musimy sobie przejść do swojego OBS-a. Dodać tutaj tą rzecz, którą wam pokażę tutaj, którą wam tutaj daję z opisu. Ja sobie ją muszę zmniejszyć troszeczkę, żebyście widzieli wszystko. Klikujemy sobie filtry. I tak, i klikamy sobie tutaj teraz plus, zmieniamy typ filtra na mieszaj, maskuj obraz, zmieniamy sobie maska alfa, kanał alfa, klikamy ścieżka przeglądaj i wybieramy na przykład glancowski, bo to mnie interesuje. No i teraz, proszę, tutaj mam kod tutaj glancowski przykładowo, dodaję sobie tutaj na przykład ten napis kod twórcy nad tym, no i mamy tutaj na przykład taką animację. To by było wszystko, to było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie i życzę wam miłego, oj, przepraszam, to się otworzyło. I życzę wam miłego dnia lub wieczoru, zależy kiedy to oglądacie. I do zobaczenia, pa pa.